eben, eben hier nicht eilen, hier nicht. Mhm. Hier auch nachdenken. Ein Hose haben ist es so. Ja, Papa. Aber ist uns Naschkatze unterwegs nicht die ganze Konfitüre auf, ha? Na gleich. Ja, ich muss dir Vertrauen sagen. Wie ein Gesangbuch. Ja. Niemal 4-milionowy Berlin nie ukrywa swojej zazdrości wobec Paryża, Londynu, a także Madrytu i Wiednia. Po latach politycznego, gospodarczego i kulturowego podziału, a więc po całej epoce sztucznego przepołowienia, miasto ma dzisiaj ambicje być promieniującym na całą Europę centrum kulturalnym. Berlin jest bogaty, ale ogrom inwestycji, zwłaszcza budowlanych, sprawił, że cięcia budżetowe dotknęły także instytucje kulturalne. Z tym większą ciekawością przyjechaliśmy tutaj, na Solne Nabrzeże 13, Salzufer 13, gdzie z inicjatywy Janiny Szarek, aktorki i pedagoga, powstał nowy polsko-niemiecki teatr studyjny. Sztuką premierową po okresie intensywnych prób ze studentami założonej i prowadzonej przez siebie szkoły aktorskiej było Białe Małżeństwo Tadeusza Różewicza w doskonałym przekładzie Henryka Bereski. No myślę, że no możemy się cieszyć z tego, że udało nam się coś tutaj stworzyć, że udało nam się naszą ideę w jakimś stopniu zrealizować. Myślę o powstaniu Teatru Studio przy Salzufer. Walczyliśmy o to bardzo długo, powiedzmy oficjalnie przyznajemy się do 2 lat z Olafem Inzbergiem. Ale to trwało dużo dłużej. Ja myślę, że ta idea zrodziła się w 1996 roku. Już tak dawno, kiedy pojechałam z grupą młodych niemieckich aktorów do Krakowa i zorganizowaliśmy wtedy warsztaty takie polsko-niemieckie, teatralne. Pracowaliśmy z Lupą, z Jackiem Ostaszewskim. I wtedy ta iskra się zrodziła, ta idea się zrodziła. Ona się, powiedzmy, bardziej ukształtowała, bardziej nabrała realnych kształtów w 1999 roku, kiedy stworzyliśmy nasz Verein, nasze zrzeszenie, Międzynarodowy Warsztat Teatralny. Po premierze Witkacego w Małym Dworku. Aber ist uns nasz Katz unterwegs? Auch hier, Konfitüre da. Dicker Junge, und ich habe in Bezug auf die Zukunft ein gutes Gefühl. Oh. Wenn ihr mir erst nähert. Alles her, her. Janina Szarek jest niezłą aktorką, która jest przede wszystkim dobrze wykształconą osobą. Skończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i skończyła szkołę teatralną w Krakowie. I potem pracowała we Wrocławiu, w Teatrze Współczesnym najpierw krótko i potem w Teatrze Polskim we Wrocławiu. W 1981 roku wyjechała do Berlina i zawsze miała wielką teatralną pasję i marzeniem jej było zrobienie teatrzyku po prostu. A przez wiele lat zajmowała się pedagogiką teatralną, mając w tej dziedzinie naprawdę bardzo dobre osiągnięcia i naprawdę rezultaty liczące się, ponieważ jej studenci zdawali państwowe egzaminy i znaleźli się w wielu znanych teatrach w Niemczech. Merkt ihr? Und raus aus dieser Monotonie. Nie oczekiwaliśmy tak dobrego przyjęcia i tak ogromnego zainteresowania mediów. Ta sztuka dotyka bardzo istotnego problemu, jeżeli chodzi o rozwój młodego człowieka, o wchodzenie w życie, o inicjację, prawda? Ten najboleśniejszy moment, przekraczanie tej bariery, przejście z dzieciństwa w życie dorosłe.
dotyka tej sfery lęków, kompleksów, dotyka tego momentu, w którym właściwie powstaje osobowość dorosłego człowieka, w którym może nastąpić deformacja, która doprowadza do katastrofy, jak również tematu jednostka, społeczeństwo, wrażliwa jednostka, społeczeństwo. Współzałożycielem teatru Am Salzufer jest znany krytyk i pisarz profesor Olaf Mintzberg, wielki entuzjasta wszechstronnego zbliżenia Niemców i Polaków, z pochodzenia Gliwiczanin. Napisałem tom poezji pod tytułem Moreny, który został wydany w Polsce, w Krakowie, zresztą dwujęzycznie. No i akurat zacząłem pisać dedykację dla Tadeusza Różewicza, z którego poglądami i na poezję, i na życie się całkowicie zgadzam. Zwłaszcza interesujące są jego poglądy dotyczące poezji, bo przecież pamiętamy Adorna, który powiedział, że po Oświęcimiu poezja już przestaje istnieć. A Różewicz przecież ciągle pisze. Założyliśmy ten teatr z tego powodu, że chcieliśmy jakiś kawałek kultury tutaj stworzyć i jednocześnie by kawałek kultury polskiej prezentować. Oczywiście jest to jakaś sprawa zastępcza, mamy ograniczone środki, te, które mamy do dyspozycji. Ja sam się urodziłem w Gliwicach, w takim kulturowym tyglu, można powiedzieć, i w ten sposób, chociaż symbolicznie, czasami wracam znowu do Gliwic. I zresztą pozdrawiam wszystkich mieszkańców Gliwic. Ich bin fertig!
polska prapremiera Białego Małżeństwa była w 1975 roku, była we Wrocławiu. Następne w tym samym roku przedstawienie było w Teatrze Narodowym w Warszawie na małej scenie. I w tym samym 1975 roku były jeszcze dwie premiery na Zachodzie. To jest bardzo świeże przedstawienie. Oni są zdolni i oni są zainteresowani tym, co grają. Ich, to jest ich. Oni to jest właśnie, to jest uderzające, to jest ich. I oni, mało tego, oni mają taką energię, że oni to przerzucają na widownię. Jak gdyby te reakcje po każdej scenie, szczególnie młodej publiczności, wskazywało na to, że oni się utożsamiają z tą Bianką, z tą Pauliną i z tymi ich problemami. Świetny spektakl. Nie widziałem tej sztuki od 30 lat. Okazuje się, że ona jest nadal żywa. To jest spektakl robiony przez studentów, więc nie przez teatr profesjonalny, ale rzecz jest świetnie grana, wysoki poziom aktorstwa. I mamy tu wszystko, co u Różewicza się spotyka. Mamy komedię, tragedię i mamy trochę przesady w tym wyczuciu tych dziwnych, drobnowieszańskich spraw z czasów secesji. Jestem podziwu pełen, bo właściwie obserwuję w teatrach profesjonalnych Berlin Ensemble czy Deutsches Theater, które otrzymują ogromne miliony, że u nich są stale trudności, oszczędności i tak dalej, a doprowadzi do tego świetnego przedstawienia, nie mając pieniędzy. To już jest wielka rzecz, jest zaangażowanie się nadzwyczajne i ze strony studentów, ze strony... Przypuszczam, że to powinno to trwać, to właśnie powstało stosunkowo późno, od czasów upadku muru, właściwie gdy Berlin stał się jedną całością, stale były jakieś próby zrobienia czegoś w Berlinie polskiego, co mogło przetrwać. To były te próby wydania literatury, czasopismo Wir, które po polsku i po niemiecku. Wszystkie te rzeczy trwały pewien czas i potem się skończyły. Ale więc ja myślę, że to się skończyć nie powinno, że to powinno trwać. Ja w ogóle mam bardzo taką nadzieję, że ten pomysł z tym teatrem, który ma Janina, to wypali, bo ja sądzę, że Polska potrzebuje takiej kulturalnej ambasady, bo to będzie rodzaj kulturalnej ambasady dla Polski, jeżeli powstanie scena, na której polscy autorzy współcześni, być może również obecnie pisane sztuki mogą zaistnieć w Berlinie. Więc tylko trzeba oczywiście dużo woli i Janina ma dużo tej woli i ona sądzę, że wszystko zrobi, że ta scena się utrzymała, energii jej nie brakuje i ja liczę, że jakby też będę mógł mieć to szczęście dalej z Janiną współpracować. Być może już w październiku byłaby księżniczka Burgunda Gombrowicza z premierą. No, zobaczymy. To była pierwsza inscenizacja w tym teatrze, zupełnie coś nowego. W tej grupie mieliśmy poczucie wspólnoty i cel, zaistnieć na scenie. To znakomita kompania i było po prostu fantastycznie. Jak powiedziałam, zupełnie coś nowego. Im częściej ten dramat się czyta, tym więcej się dowiadujesz nowych rzeczy o postaciach. To bardzo interesujące, bo to nigdy się nie kończy. Wtedy przychodzą do głowy nowe pomysły. Ta rzecz jest migotliwa. Można ją oglądać z różnej perspektywy, z wielu perspektyw. Na różne sposoby można ją interpretować.
und sehr, also sehr vielsagend, sehr vielfältig. Ich würde sagen, sie hat das schon im Haufen gesagt. Koleżanka powiedziała właściwie wszystko. To ciekawe, jak na nią się patrzy w tej sztuce. Na to, jak Jana, bo to jej prawdziwe imię, rozwija się. No i poczucie wspólnoty w pracy. Ostatnie dwa tygodnie, szalone próby od rana do wieczora, to przygoda sama w sobie. To nasze pierwsze spotkanie z Różewiczem i pierwsza sztuka, nad którą wspólnie pracujemy. Cała ta praca trzyma w niesamowitym napięciu. Sztuka jest bogata w znaczenia, bogata w swojej treści. Jest wspaniała. W ciągu ostatnich dwóch tygodni wiele się u nas zmieniło. Dotychczasowa szkoła przekształciła się w grupę teatralną. Staliśmy się zespołem artystycznym, jednym organizmem. To coś wspaniałego, niesamowitego, tak intensywnie razem pracować. Eine Situation sozusagen, in die man auch selber vielleicht auch kennt, also man ist... Co to znaczy grać Benjamina? No, jest to sytuacja, którą zna się z własnego doświadczenia. Benjamin nigdy jeszcze nie miał kobiety. W jej obecności czuje się niepewnie. Z własnego życia wiadomo, że no, bywają sytuacje niezręczne. W ogóle kobiety są zagadką. Podoba mi się to, że ta sztuka jest szalona. I cieszy mnie to, że mogę być w tym zespole. Ostatnie dwa tygodnie zwłaszcza były nieprawdopodobne. W sztuce jest wiele poważnych, głębokich problemów, zabawnie opakowanych. Janina jest bardzo twardą, wymagającą reżyserką, bardzo konsekwentną. Nigdy nie traci z pola widzenia zasadniczego celu. Oczywiście z Janiną da się pracować, jeśli mocno człowiek się skoncentruje na tym, co jest ważne. Jest twarda, ale czasami tak pewnie trzeba. To przynosi jakiś skutek. Jest to wspaniały zespół, bo nagle coś się narodziło, coś powstało. Szalone dwa tygodnie, od rana do wieczora, próby w szkole. I coś znaleźliśmy. Wspaniałe. Udało nam się stworzyć wspaniały, młody zespół aktorski, z którym rzeczywiście, który idzie z nami w to szaleństwo. Myślę, że możemy z tym zespołem tak pracować w taki sposób i takie granice przekraczać, których nie moglibyśmy przekroczyć w normalnym, powiedzmy, tak zwanym zawodowym teatrze. Chcemy promować kulturę polską, chcemy inscenizować głównie autorów polskich. Zaczęliśmy Różewiczem, Białym Małżeństwem. Jako następną premierę planujemy Wariata i Zakonnicę Witkacego. Jako trzecią premierę w tym roku planujemy Gombrowiczowską Iwonę. Planujemy trzy premiery rocznie, trzy inscenizacje. To jest dużo jak na taki teatr przy tych finansach. I czwartą premierę nieoficjalną w języku polskim dla polskiej młodzieży tutaj mieszkającej. Proszę Państwa, ja chciałam w imieniu Tadeusza Różewicza podziękować Panu serdecznie za przedstawienie, Państwu wszystkim serdecznie podziękować za przedstawienie i chciałabym Państwu przekazać pozdrowienia od Pana Tadeusza Różewicza. Wszelako najpierw
chciałabym wręczyć od pana Różewicza zbiór jego wierszy pod tytułem Niepokój, gdzie znajduje się poemat Regio w całości, specjalnie dla pani Janiny Szarek, z dedykacją od pana Różewicza dla pani Janiny Szarek. Dziękuję bardzo. Pozdrowienie od pana Tadeusza Różewicza. To jest pozdrowienie od pana Różewicza dla Bianki. To jest pozdrowienie od pana Różewicza dla Pauliny. Weil die weiße Ehe besteht hauptsächlich von Bianca und Paulina. Die schöne Grüße von Tadeusz Różewicz. Inicjatywa Janiny Szarek i Olafa Mintzberga, nowo powstały polsko-niemiecki teatr, ma szansę przetrwać jedynie przy życzliwym wsparciu władz Berlina, donacjom sponsorskim i, no właśnie, chciałoby się w tym miejscu powiedzieć o trosce polskiej ambasady. Do tej pory jednak polskie wsparcie jest raczej symboliczne, choć nie można rzec, że nie istnieje. Gdybyż było ono nieco silniejsze, bo przecież naprawdę tego typu instytucja zrodzona z pasji, energii, profesjonalizmu i wiary w sensowność niemiecko-polskiego dialogu na niwie kultury zasługuje na coś więcej niż tylko okazjonalny podziw, z którego niewiele wynika. Teatr Janiny Szarek i Olafa Mintzberga am Salzufer w Berlinie, miejmy nadzieję, że doczeka nie tylko następnej premiery, ale i zyska pewność długoletniego trwania.